To jest program Michał Rachoń, jedziemy, Jesteśmy na Antenie Republiki. A z nami jest Janusz Kowalski, poseł na sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. 1 grudnia manifestacja, protest w Warszawie, bo od września przyszłego roku Barbara Nowacka zamierza wprowadzić nowy przedmiot do szkół. No i jak mówi, chodzi o to, żeby nauczyć dzieci dbać o zdrowie, dobre odżywianie i zdrowie. Seksualne chodzi o dzieci mające lat 10-11. Panie redaktorze, szanowni państwo, pozwolicie państwo, że rozpocznę nietypowo. 13 listopada mój kochany synek z piątej klasy Antoś napisał mi wiersz i kawałek tego wiersza chcę przeczytać. Ocean bywa spokojny, cichy i dostojny, nad nim małe wielkie chmury, są duże, są jak góry. Są też chmury bardzo małe, co jako wieczki wyglądają stale. Dlaczego to czytam? Dlatego, że chciałbym, żeby moje dziecko, mój synek, który jest w piątej klasie, a Barbara Nowacka chce seksualizować dzieci, które są w czwartej klasie szkoły podstawowej, miało dzieciństwo. I chciałbym, żeby było uszanowane moje jako rodzica, Prawo do wychowania dzieci zgodnie z moimi wartościami i z moim światopoglądem. Gwarantuje to artykuł 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, jakiekolwiek próby wprowadzenia prawa rozporządzeniem, które moim zdaniem powinno być zaskarżone, myślę, że będzie zaskarżone jak najszybciej przez prawo i sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego, łamiącego moje konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z moimi wartościami jest niekonstytucyjny. Ja chcę, żeby moje dziecko, mój kochany synek Antoś, jestem z niego dumny, po prostu zrobiłem sobie zdjęcie tego wiersza, miał dzieciństwo, zajmował się dzieciństwem, układa klocki Lego, kupiłem dwa dni temu piłkę do gry w koszykówkę, gramy sobie, bawimy się i co? I Barbara Nowacka, Rafał Czaskowski, Donald Tusk chcą zepsuć mojemu synowi i tysiącom dzieci w Polsce dzieciństwo, żeby zajmowały się czym? Seksualizacją. To jest coś niesamowitego, bo z tego ewidentnie wynika z tych wypowiedzi, czy pana Józefa Ciuka, który nastał się, jak rozumiem, takim, takim no, wysłannikiem tego środowiska do, do Polskiego Sejmu, czy pani Barbary Nowackiej, że zamiast wierszyków o chmurkach i o owieczkach, czy zamiast listów, w których dzieci proszą na przykład o, o, o misia guziczka, żeby, żeby święty Mikołaj przyniósł go na Święta, to z kolei z listów, które ja ostatnio znalazłem w domu, mają się zajmować odpowiadaniem na pytania, które stawia pani Nowacka, wpisując je do, do, swoich, do swoich rozporządzeń. O co w tym chodzi? Jaki jest tego, jaki jest tego cel? Bo kiedy ja, ja wspominałem o tym, kiedy przypominam sobie dyskusję dwa lata temu, rok temu, na temat wytycznych ONZ-u, WHO, które zobowiązują y, y, państwa członkowskie do tego, żeby wprowadzać tego rodzaju y, rzeczy, to my, jako dziennikarze telewizji polskiej, wówczas byliśmy krytykowani za to, że podnosimy rzeczy, które w ogóle nie mają żadnego odniesienia do naszej rzeczywistości. Pierwszy program, za który w całości będzie odpowiadała pani y, Nowacka w przyszłym roku, Zawiera dokładnie te realizacje, dokładnie tych wytycznych. Chcę jasno powiedzieć, nawet nie jako polityk, ale jako ojciec, nigdy nie puszczę dziecka na te lekcje seksualizacji, które chce zafundować pani Nowacka z Trzaskowskim i z Donaldem Tuskiem, polskim dzieciom, zabrać im dzieciństwo. Tym, po to, żeby dzieci zajmowały się sprawami, którymi powinny się nie zajmować. Kwestia intymności to jest kwestia wychowania w rodzinie, kwestia ojca, kwestia matki. Tak ja zostałem wychowany, tak myślę wszyscy zostaliśmy po prostu wychowani. I ta agenda lewicowa, agenda gender, to jest pytanie, co oni mają w głowach, bo przecież pamiętamy Rafał Trzaskowskiego w 2018 roku, że proponował podpisanie karty ze środowiskami LGBT, które zresztą bardzo mocno finansuje tutaj w mieście Stołecznym w Warszawie te wszystkie stowarzyszenia, które naprawdę robią krzywdę dzieciom. To jest pewna agenda, którą rzeczywiście chcą wprowadzić. Pani Nowacka jest bliska Rafałowi Czaskowskiemu. Jeżeli ktoś dzisiaj klaszcze Rafałowi Czaskowskiemu, to przychyla się właśnie do, takiej, do takiego poglądu, że jakiś urzędnik lewicowy może zabierać prawo rodzicom do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi wartościami. I chcę jasno powiedzieć, będę przeciwko temu protestował. Będę jako rodzic, nawet nie jak polityk, jako rodzic, jako ojciec, bo ja chciałbym, no, żeby moje dziecko miało, miało dzieciństwo. Ale co mają zrobić rodzice, którzy no, mogą się znać, w takiej sytuacji we wrześniu przyszłego roku, gdzie w planie zajęć dzieci będzie znajdował się ten przedmiot. Ten przedmiot, jeśli będzie się tam znajdował jako przedmiot obowiązkowy, będzie podlegał bardzo konkretnym rygorom i będzie wymagało pewnego rodzaju no, ja nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to, będzie, bo to będzie coś idące dużo dalej niż tylko i wyłącznie kwestia jakiegoś, jakiejś formy manifestacji, czy, czy jakiejś formy protestu, bo jeżeli rodzice zdecydują, żeby dzieci nie chodziły na te zajęcia, to przynajmniej formalnie, jeśli nie będzie to miało odpowiednio dużej skali w całej Polsce, to będzie wiązało się z konsekwencjami, które ponosić będą musiały dzieci. Patrząc się na Konstytucję, nie mam żadnej wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny uzna to rozporządzenie za nie niezgodne z konstytucją, bo polska konstytucja w wielu miejscach kulawa, ale w tym miejscu akurat jasno dająca rodzicom do, prawo wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wartościami i z własnym światopoglądem. Jasno takie prawo daje. W związku z tym moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny stanie po stronie no, rodziców. Ale potem ale, pani Nowacka ale, i pan Tuski powiedzą, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, jakie w jest nastawienie tej e, złej władzy e, e, do Konstytucji, do rodziców, do, do wolności, do, do wszystkich naszych wartości, do polskich wartości? No, oczywiście jestem przekonany, że tylko i wyłącznie protest i społeczny, społeczny taki e, strajk przeciwko tej lewackiej e, agendzie, e, po to, żeby do szkół, bo pamiętajmy, że to nie są tylko szkoły, Szkoły w dużych miastach, jak gdzie rządzą platformerscy prezydenci, którzy chcą przecież jeszcze mieć wpływ na, bo proszę zobaczyć, oni taki warunek stawiają Rafałowi Trzaskowskiemu, że chcą mieć wpływ na kwestie edukacyjne, na kwestie oświatowe, czyli chcą jeszcze o tym decydować, tak jak nie, niedawno prowadzili alternatywną politykę zagraniczną wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości skarżąc do Brukseli. Samorządowcy, z Gdańska, z Poznania, z Wrocławia, te wszystkie Sutryki, Dulkiewicz i tak dalej skarżyli do Brukseli przeciwko Polsce, to dzisiaj jeszcze chcą mieć wpływ na kwestie światopoglądowe i kwestie edukacyjne. Przeciwko temu zawsze protestował świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, który był moim zdaniem i myślę, że zdaniem wszystkich Polaków, najlepszym prezydentem miasta stołecznego Warszawy w latach 2000-2005, który jasno statuował, samorządy mają realizować politykę państwa. Polityka państwa musi być taka, że jeżeli chodzi o edukację, dokładnie taki sam program edukacyjny jest w Warszawie jak jak w Zamościu, w Łowiczu, Opolu, czy tym. nie ma zgody na seksualizację naszych dzieci. Patrzę dziski. na Rokom. dzisiejsze wydanie Gazety Polskiej Codziennie, w którym w tekście Tomasza Grodeckiego jest lista wydatków, jakich dokonał w ostatnich czasach Rafał Trzaskowski. Wszystkiego nie przeczytam, tylko fragment. Stowarzyszenie Lambda 2024 rok 150 tysięcy ze stołecznego budżetu trafiło na Queer Muzeum, to pierwsze w Polsce i na świecie muzeum, queer story, to jest nowe słowo, queer story, przykładów jest dużo więcej. Chciałbym, żeby na to popatrzeć się troszeczkę głębiej, bo ja zadaję od wielu miesięcy proste pytanie, dlaczego Donald Tusk, patrząc się na pewnego rodzaju analizę polityczną, e, e, chciałby wystawić Rafała Trzaskowskiego, który jest jego największym konkurentem w partii. On na pewno nie chciałby Rafała Trzaskowskiego, wolałby Radosława Sikorskiego, czy sam chciałby wystawić siebie, ale... W związku z tym, że Rafał Trzaskowski jest popierany przez zewnętrzne siły, m.in. przez te wszystkie środowiska lewicowe lewackie, tym ich związane z agendą LGBT, z agendą gender, z zewnątrz, a więc taką można powiedzieć lewacką międzynarodówkę, która chce seksualizować nasze dzieci, jest to element dużego można powiedzieć, nacisku, również na kierownictwo platformy obywatelskiej, żeby wspierać Rafała Trzaskowskiego. I to jest właśnie ten moment, w którym mamy człowieka, który jest na rzecz. Na kampanii wyborczej w stanie powiedzieć każdą nieprawdę, bo dzisiaj co Rafał Trzaskowski mówi? Rafał Trzaskowski mówi, że będzie bronił katolików, że będzie bronił katolików, a jeszcze pół roku temu chciał zdejmować krzyże. No to niech broni katolików, niech... gdzie jest teraz Rafał Trzaskowski, który powinien się protestować, gdyby chciał bronić katolików, bo powinien bronić takich ludzi, jak, jak ja i wszyscy słuchacze i telewidzowie Telewizji Republika, przed próbami wejścia butami w życie rodzinne i społeczne przez panią Nowacką i rząd Donalda Tuska, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego całkowicie sprzecznego z zasadami przedmiotu. No ale idzie to w inną stronę. Dokładnie. Stowarzyszenie Lambda jest w gronie mecenasów LGBT+, Film Festiwal Warszawa Trzaskowskiego. Objęła go patronatem honorowym, w sensie Warszawa, miasto stołeczne. Projekt współfinansują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Na co idą nasze pieniądze? Pyta Tomasz Grodecki i odpowiada. Na scenę z pokazami Drag Queens, nocne potańcówki, quizy, masy, kina i to jakiego. W 2024 rata, roku w ramach festiwalu można było obejrzeć na przykład film Drifter i tu jest opis krótki. Proszę nie, nawet nie dawać tego jeśli opisu. Dzieci, nie... Jeśli dzieci słuchają, to proszę, żeby się zajęły przez chwilę czym innym. Oto nowy początek w nowym mieście. Dwudziestokilkuletni Moritz przeprowadza się ze swoim chłopakiem do Berlina. Ich związek jednak szybko się kończy. Oszołomiony sytuacją, ale i ciekawy wielkomiejskiego życia bohater wyrusza na poszukiwanie nowych erotycznych doznań i znajomości. By potem dać się ponieść atrakcją nocnego szaleństwa w mieście, którego queerowa strona jest niezwykle barwna i ekscytująca. Konstelacja relacji tożsamości, eksperymenty z używkami oraz znajomości zawierane na chwilę, ale z nadzieją na coś więcej. Koniec. Cytatu, na no to idą nasze pieniądze. Moje konsekwentnie stanowisko jest w tej sprawie jasne. Uważam, że powinna być wprowadzona ustawa zabraniająca finansowanie z pieniędzy publicznych, jakikolwiek w ogóle pieniędzy, wszystkich tych lewackich organizacji, które niszczą dzieciństwo e, dzieciom, które są zagrożeniem. Bo ta lewacka ideologia, ideologia gender, ideologia LGBT, jest dzisiaj największym zagrożeniem. Dla psychiki i zdrowia psychicznego dzieci. Ilość samobójstw, okaleczeń związanych właśnie z eksperymentowaniem na temat własnej seksualności, bo Rafał Czoskowski, Barbara Nowacka chce, żeby 10-8-12-letnie dziecko zajmowało się zadawaniem sobie pytań, czy jest chłopcem, czy jest dziewczynką. No to jest kompletnie pomieszanie z poplątaniem i całkowicie sprzeczne z biologą. Chcą odbierać w ten sposób dzieciom dzieciństwo, ale widać, że są, jak są bardzo mocno więźniami tej międzynarodówki, genderowej. Ufam, że Donald Trump, który już zapowiedział absolutne zakazanie finansowania ideologii wołk, ideologii gender, ideologii LGBT, da przykład pewnej odwagi, bo prawicy na całym świecie, bo prawica się jednak cofała. No dzisiaj CDU jest dzisiaj prawicą, która jest prawicą tęczową, CDU niemieckie, prawica we Francji, we Włoszech i tak dalej widzi wszystko, w, w, że wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o ideologię gender, a ja uważam, że powinniśmy stać na gruncie tradycyjnych wartości. Najważniejszą zasadą jest to, że rodzice mają prawo wychowania dzieci zgodnie z własnymi no wartościami. Dobrze, ale to ja spytam o to w perspektywie czysto politycznej. Przed nami wybory prezydenckie w maju e, przyszłego roku e, i kiedy obserwuję dyskusję, jaka odbywa się na polskiej e, prawicy, w obozie szeroko pojętej Zjednoczonej Prawicy, ale nie tylko, e, to widzę... Pytania, jakie zadaje sobie samo środowisko prawa i, prawa i sprawiedliwości. W którą stronę iść z komunikatem, który z tymi wyborami się wiąże? Czy szukać wyborców środka? Cokolwiek to znaczy, czy próbować mówić tak, tak, nie, nie w kwestiach fundamentalnych, bo jesteśmy po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, z wszystkimi różnicami, ale obserwujemy w tej chwili, jak głęboką, jak wielką nadzieję niósł w sobie komunikat, jednak bardzo prosty, klarowny i no, nie szukający półśrodków, który niósł z sobą. Kilka zasad. Każdy polityk prawicy. Każdy polityk, który myśli, w ogóle każdy, kto myśli o Polsce zgodnie z takim myśleniem suwerennościowym nigdy nawet codziennie nie powinien dotykać TVN-u, Gazety Wyborczej, lewackich mediów, nie powinien być retroaktywny. Mamy mieć swoją własną agendę, nie powinniśmy się w żaden sposób cofać. To pokazuje również Trump. On nie słuchał lewackich mediów jak CNN, tylko miał swoją agendę, trafiał do ludzi z odpowiedziami na ich problemy, czy do rodzin, czy do ludzi, którzy, jak ja jechałem na SIPAK amerykański, czyli największe wydarzenie w Waszyngtonie, takie pro-trumpowskie, to rozmawiałem z 30-40 Pytam się, dlaczego popieracie Trumpa? On mówi, zobacz na nasze ulice, jak to jest niebezpieczne, pełno imigrantów, boimy się wyjść na, na zewnątrz, bo ludzie nawet z bronią chodzą. Ludzie się boją po prostu w, w Stanach Zjednoczonych o własne bezpieczeństwo i Trump był dobrą odpowiedzią na ich lęki. A co robi prawica? Prawica nie może być reatraktywna. Kiedy kilka lat temu na, na innym przykładzie podam, mówiłem weto albo śmierć, mówiłem twardo bronimy polskiego węgla, idziemy na ścianę, zabraknie energii i prawica może przegrywać przez to, że ceny energii i ciepła będą coraz wyższe, dlatego że realizujemy czy wpisujemy się w jakąś ideologię Zielonego Ładu? To trzeba całkowicie odrzucić. My powinniśmy zawsze patrzeć się z perspektywy Polski. Nigdy nie przyjmować żadnych rozwiązań, które są złe dla Polski. A w związku z tym odpowiedź na pana pytanie jest następująca: po pierwsze mobilizować tych, którzy popierają ten sposób myślenia, tych, którzy marzą o silnej, niepodległej, suwerennej Polsce, ambitnej Polsce, aspiracyjnej Polsce, która chce się rozwijać, która jest spełnieniem marzeń o silnym państwie w Unii Europejskiej i, i na świecie, ponieważ jesteśmy Polakami, mamy polskie interesy. Mamy realizować wyłącznie polskie interesy, a nie interesy francuskie, niemieckie czy tam włoskie. Taka powinna być w moim zdaniem dzisiaj retoryka. W związku z tym nie patrzcie na tych, którzy na nas nie zagłosują. Starać się ich oczywiście przekonywać, ale jeżeli są tacy ludzie, którzy popierają Rafała Trzaskowskiego czy Barbarę Nowacką, czy uważają, że, że panie, trzeba seksualizować dzieci, panie to panie, i tak nie zagłosują. Ale pytanie dotyczące tego, jakie decyzje podejmie samo Prawo i Sprawiedliwość. Sprawiedliwość Pan partią... stoi w tej chwili przed wyborem, głównie wyborem personalnym. No, słyszeliśmy Ostatnio takie, takie opinie Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że no najchętniej miałby jakiegoś jednego kandydata, który z doskonałych cech trzech czy czterech różnych kandydatów mógłby, 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 mógłby się. No ale nie ma takiej sytuacji. Są różni kandydaci, oni mają, oni mają swoje ograniczenia, oni mają swoje silne strony. A pytam w gruncie rzeczy o to. Co wynika z tych wszystkich rzeczy, które widzimy? Który z tych kierunków? Gdzie szukać głosów? Szukać ich w elektoracie, nie wiem, Konfederacji, konserwatywnej części PSL-u, Polski 2050, czy wśród, nie wiem, wyborców Platformy ja Obywatelskiej, pamiętam, części ożów. wyborców... W mojej ocenie Prawo i Sprawiedliwość powinno być partią reprezentującą normalnych Polaków, normalców. Ruch takich ludzi, którzy chcą żyć normalnie, po swojemu to po to, że... rozsądku i bogatej Polski. Dokładnie tak, dokładnie tak. I takich ludzi jest zdecydowana większość, ponad 90%. Nawet jeżeli dziś głosowali jak wyborcy Platformy Obywatelskiej z Jagodna, głosowali na Platformę Obywatelską, to trzeba ich przekonywać, bo oni chcą żyć normalnie. Chcą płacić podatki, ale niskie i proste. Nie chcą wysokich cen energii, nie chcą, żeby państwo działało i apdykowało tak, jak działa za czasów kierownictwa, no, które proszę, nie proszę. potrafi wypłacić Prawość pieniądze po godzinie. zredukowało do zera podatek dochodowy tak. najmłodszych wyborców. Tak, Najmłodsi tak. wyborcy to, nie jest... uznali, że to jest wystarczająco istotna, e, musimy... nawet nie deklaracja polityczna, tylko decyzja. Bo musimy być bardziej ofensywni komunikacyjnie. To była jedna z najlepszych rzeczy, którą zrobiliśmy dla młodego pokolenia, dla 20, 23, 23 25 latków, po to, żeby nie, nie wyjeżdżać. Nie na Zmywak do Londynu, tylko zostawali w Polsce, byli zatrudniani. Jak czytam o fenomenie dwudziestolatków którzy zakładają startupy. startupy, które dzisiaj są już startupami europejskimi i to są Polacy, radość mamy w sercu. Prawo i sprawiedliwość musi być partią normalców. Jest partią dzisiaj, która jest partią synonimem rozwoju, bo jesteśmy za CPK, za dużymi inwestycjami, za aspiracjami Polaków. A jaką partią jest Koalicja Obywatelska? Koalicja Obywatelska jest, jest partią, kompletno... która obiecała odbudowę terenów powodziowych. Nie potrafi Nasz... wy, 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 wypłacić nawet pieniędzy. Jakie z tego dla Was płyną wnioski dla Prawa i Sprawiedliwości? Na terenie kilku gmin nastąpiła powódź o dramatycznym przebiegu, wywołująca gigantyczne zniszczenia. Od dwóch miesięcy politycy koalicji obywatelskiej mówią, dostarczymy pieniądze wnioski, i ich nie dostarczają. To nie są nawet wnioski dla Prawa i Sprawiedliwości, to są wnioski dla Polski, i dla Polaków. Polacy widzą, że jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło i choćby jedna rodzina była poszkodowana, państwo zadziałało. Natychmiast działaliśmy. Popełnialiśmy błędy, ale działaliśmy. Tutaj cierpi dwa, 54 tysiące polskich rodzin, czekają przed zimą na pieniądze, żeby wyremontować dom, żeby zamieszkać. Ja razem z posłem Kamilem Bortniczukiem, jak oczyszczaliśmy mieszkanie w Głuchołazach. Sześciosobowe rodziny, czwórka dzieci, dziecko niepełnosprawne. Stracili wszystko. Ja nawet nie chcę sobie myśleć, co oni dzisiaj czują, wiedząc, że jeszcze nie mają wyremontowanego mieszkania, jeszcze nie mają tych pieniędzy, jeszcze nie mogą wrócić przed zimą do swojego em, mieszkania, bo ta em, em, władza, pyszna władza Kierwińskiego, Tuska, em, Sikorskiego nie robi nic: zajmują się prawyborami, a nie zajmują się powodzeniami. No i zajmują się nowym yy, ale upadną, planem, Ale upadną, lekcje, bo zło zawsze upada, i do tego tysiące wszystkich tysiące. zachęcam. Entuzjazm nas w kochaniu Polski, w takiej społecznej mobilizacji, jest warunkiem wygrania yy, wyborów. Jeżeli chcemy, oczywiście, mieć seksualizację yy, dzieci, to bądźmy bierni, ale jeżeli chcemy naprawdę powiedzieć temu złu nie, bądźmy aktywni. Januś zachęcam do protestów. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie. uprzejmie. Wracamy dosłownie za parę chwil.